Hello, tu Dran, a to moje Dran, Kokoro. Czy wy widzicie ten pocztowy dobrobyt ilości? What the hell? Zaraz zabieram się za rozpakowanie. Na pierwszy ogień weźmiemy pocztóweczkę od Rainbowholic, Patreon. Za grudniowy. Wszystko zgodnie z planem. Limited pocztowencje. I są odbite i zeskanowane znaczki z stacji kolejowych. Nice! Takie drobiazgi od Rainbowholic. Ale prawdziwą rzeczą na dzisiaj jest Stationery Selection. Jest 3 marca, a to już w moich łapach. Super! Ta-da! Wiem, że będą nożyczki. Zapowiadała mi, że będą nożyczki. Nie to, że byłoby mi brakowało nożyczek, ale nigdy za mało. I dobra, i są tu one na wierzchu, więc. O, wizytóweczka. Są i one, ale co one tu mają? Good Design, Henkels International, Compacto Size'u. No nie wiem. Bywały bardziej kompakto i można im wymieniać te gumencje. Dobra. Ta instrukcja trzymania nożyczek. Ciąg, ciąg, ciąg. Co możemy pociąć? Jakieś kartki. Pięknie wygląda ten metal. Zobaczcie, jak jest super wygięty. Solidna to rzecz, aczkolwiek. Czekajcie. Czy ja dobrze trzymam? Nie trzymam dobrze. Tak się powinno trzymać. Właśnie obśmiałam, że jest instrukcja, a sama źle trzymałam. Tak, nie jest wygodnie, bo chciałam właśnie narzekać, że już mnie tutaj boli, ale to. Jest trochę inny experience od takich zwykłych nożyczek, czy zwykłych. Powiedzmy, nie? Kiedy masz blisko bardzo rzecz, którą wycinasz, możesz tak dosyć szczegółowo w to wejść, a one tną w tym miejscu i to jest dosyć, znowu się trzymam. Tak troszkę z dala. No, ale skoro są taki winning design, to pewnie coś za tym stoi. Ciekawostka. Design in Japan. Japan czy Germany? Zdecydujcie się. Dobra. Fajowskie nożyczki. Nic wypatrzyła, zawsze na propsie. Glue! Ale czad. Dzisiaj widziałam coś z serii Glue, ale to nie jest ten sam. Powiem wam, że to jest fajna rzecz i cieszę się na nią, bo jest to klej, który jest w kwadracie i łatwo trafić w miejsca kwadratowe. No, subcio. Jest to rzecz, którą jakbym zobaczyła, to bym kupiła. Oczywiście for science. A tu samo do mnie przychodzi. Stationery Selection takie właśnie jest, słuchajcie. Nic wie, co pakuje. Packaging. W ten sposób. No to wychodzi. Fajnie. Bardzo tu jasno, ale jest napisane glue. I o, z tej strony, czekajcie, jest kwadratowy. Tu się go przekręca. That's fun! Nie jest to elegancki, prawda? Fajny klej sztywcie. Jakbym miała kupować, to właśnie taki. Hurra! Zobaczę, jak klei przy najbliższej okazji jakiegoś dekorowanka i napiszę na stories, żebyście wiedzieli. Co mamy dalej? Jest to pióro. Super cienkie. I że ta zatyczka mu pomoże nie wysychać przez rok. What? Jest tutaj cały. Czego to jest wykres? Tak, oni naprawdę uważają, że dzięki rewolucyjnej zatyczce ono nie wyschnie normalnie przez 18 miesięcy. Tutaj jest zwykłe pióro. No niesamowite rzeczy. Platinum. Tu jest jeszcze jakieś akcesorium, chyba żeby przymocować do biurka. I don't even. No. Mam ochotę wypróbować.
tu w naboju jest metalowa kulencja, zazwyczaj są plasticzane, a ta jest metalowa. Z taką tutaj poszło parą, że aż mi tutaj skapło. Siet. Daj dziobu. Okej. Kawaj Scotland, już truly. Kurde, to którędy to poszło, jak nie tędy? Nie, nawet się boję. No. Nie jest to jakiś super cienki, moim zdaniem. Ale... Oj, ładnie to pisze. Zatyczka i to jest coś, co może leżeć cały rok. Słyszycie tę kuleczkę? Całkiem sporo idzie tego inku. W sensie, że jeśli ktoś pisze na papierze, to może się w zależności od tego, na czym, rozmazywać. No ale kurczę, no super. Wygląda bardzo stylish. Prawie 20 cm. What? Niezła jazda. Dalej są ciekawe rzeczy również. Takie kopertki o Mamori, super cute, taki retro design. Tu jest panda. I don't even. 300 jenów, słuchajcie, 300 jenów za takie trzy kopertki. Wow, jestem pod wrażeniem. Zazwyczaj to normalnie są drobiazgi, ale te pewnie są robione ręcznie przez jakiegoś artystę gdzieś tam, skądś tam. Subcio. Do środka trzeba dać 50 zł i dać komuś. Karteczki. Uraga mi się nazywają. I one są takie, cztery rodzaje, że wyglądają jak jakieś ulotki na przykład, albo bzdurne rzeczy. Ale fajosko! Jej! Fajny do wklejek do żurnala. Tutaj masz normalną karteczkę, nie? A tutaj masz kupony na przykład do supermarketu. Co tu jest? Tu jest test. 95 punktów. A tutaj jest co? Rachunku. Na pierwszy rzut oka nie pomnę. I taki jakby vintage'owy jest artykuł. O, plakat w artykuł. Fun! Co jest jeszcze? O, jak fajnie! Wushi. Nostalgiczne znaczki. Nie jest wprawdzie podzielona na segmenty, jak takie często znaczkowe wushi się pojawiają, ale to... Yo, uwielbiam takie retro vintage'owe rzeczy, a bardzo się cieszę, kolory są piękne, będzie naklejane. I tutaj coś to jest. Woreczek. Odogu bukuro. Na narzędzia. Wszelakie. Jest to taka vintage'owa, powiedzmy, stylowa. Tu masz napisane, w którym roku i w której klasie jesteś na przykład. Tam klasa trzecia B czy coś takiego, to taka jak tak szkolno wygląda, ale totalnie chcę zaraz o tym przeczytać. Cóż to Micna wymyślała. Takie uroczości. Super fajne. Dawno nie było Stationery Selection. Stęskniłam się. Zabieram się za czytanko i już mówię co i jak. Przeczytawszy. Jeśli chodzi o tą washi, jest z firmy Furukawa i Mic troszeczkę nakupiła fajnych rzeczy od nich, ale nie wiem, czy się pojawią w sklepie u nich, czy w kolejnych Stationery boxach, ale warto się zainteresować, jeśli komuś się podoba. To pióro najbardziej mnie zaciekawiło. Mic pisze, że w środku znajduje się jeszcze tusz, który jest odporny na wodór. Haha, czyli że jest ponoć znany dobrze w art community. I faktycznie, mimo że machałam po nim paluchem, to się nie rozmazywał. Więc, o, to jest nie byle co. Cieszę się. Potrójnie!
ten klej, Mitz też mówi, że jest ich bardzo dużo w tej serii, wybrała ponoć taki, który sprawia, że papier się nie marszczy, kiedy kleimy nim strony. Which is nice. To właśnie też jest saszetka na narzędzia. Tak jak udało mi się rozczytać. Jak torebka na WF zaiste. No, super fajaskie rzeczy. Nożyczki też się spodobały mieć na jakimś targach. O, tak trzymamy, pamiętamy. Co wam się najbardziej podobało? Kurczę, no wszystkiego będę używać. Wszystkiego, absolutnie. Dobra, Stationery Selection gotowe. Dzięki za oglądanko. Lajkujta, subskrybujta. Duży please. No to do następnego rozpakowanka. Bye!